Rewitalizacja powstałego w 1925 roku budynku dawnej fabryki broni jest pierwszym etapem realizacji ogólnopolskiego programu Fabryka. W ramach tego programu mają powstać nowe budynki w 8 wybranych lokalizacjach. Tu wyjątek stanowi Radom, gdzie program został zainaugurowany nie budową nowego obiektu, a rewitalizacją budynku po dawnej fabryce broni. Koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym obejmie zagospodarowanie nieruchomości o powierzchni blisko 18 tysięcy metrów kwadratowych przy ulicy Przemysłowej 9. Jak mówi Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest właścicielem budynku, w jego wnętrzu powstanie nowoczesne centrum biurowo-usługowe. ARP podpisała właśnie z firmą Grafit Architekci umowę na wykonanie koncepcji projektowej. Prace rewitalizacyjne przewidziano na przełom października i listopada tego roku.